Laudetur Jezus Chrystus. W mediach pojawiła się informacja o tym, że obecny w Warszawie w ostatnich dniach prezydent Biden uczestniczył 22 lutego w środę popielcową we mszy świętej. Notatkę na ten temat można było m.in. zobaczyć skopiowaną na wielu stronach z profila facebookowego celebransa mszy, w której uczestniczył amerykański dostojnik, ojca Wiesława Dawidowskiego, augustianina. Tutaj proszę, zaprezentuję Państwu zrzut z Facebooka i proszę zobaczyć, co tutaj możemy przeczytać. Miałem zaszczyt nałożyć dzisiaj popiół na głowę samemu prezydentowi USA Joe Bidenowi. Jednym słowem, celebrans po prostu emocjonuje się jak gimnazjalista tym, że z kim też jakim wielkim człowiekiem miał do czynienia. Poniżej możemy też zobaczyć zdjęcie medalu, który celebrans dostał. Bo teraz zamiast koralików, tubylcom w kolonii daje się blaszki. I proszę zobaczyć tutaj obaj, prawda, panowie po tej liturgii w jakiejś takiej naprędce zorganizowanej kaplicy, uśmiechnięci. Dostał komunię człowiek, który jest heretykiem, odrzuca nauczanie Kościoła w kwestii życia poczętego, ochrony życia poczętego. Ja bardzo jestem ciekawa, czy ojciec Dawidowski byłby też taki uchachany, gdyby go zaproszono, żeby odprawiał mszę świętą na przykład dla zwolennika gwałcenia kobiet. Bo rozumiem, że nie przeszkadza ojcu Dawidowskiemu jako kapłanowi katolickiemu to, że człowiek, z którym się spotkał, popiera zabijanie dzieci nienarodzonych. Bo co, tak nawiązując do Reagana powiem, ojciec Dawidowski się urodził, to jemu już nie przeszkadza, że ktoś inny uważa, że jak najbardziej dzieci można zabijać, jak komuś tam przeszkadza, to wyskrobać i tyle. I to jest duchowny katolicki. Proszę Państwa, to jest właśnie sytuacja, dzisiejsza sytuacja neokościoła. Dokładnie tego typu mentalność. Pierwsze, co ewidentnie widać, to jest to, że to jest po prostu jakieś radosne spotkanie. To nie to, że to jest, nie wiem, odtworzenie tak bezkrwawe ofiary krzyżowej naszego Pana. Nie, tutaj się spotkaliśmy, jest fajnie. A to, że właściwie ten nie powinien przystępować do komunii, trudno, tam dało się tego wafelka, I warto też, żeby, bo nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale to nie tylko jest grzech śmiertelny dla wiernego, który nie powinien przystępować do komunii, ale także dla duchownego. Jeżeli celebrans ma świadomość, że udziela komunii komuś żyjącemu w grzechu ciężkim, nie powinien tego robić, zaciąga karę. Za tego typu sytuacje przyjdzie kiedyś wszystkim odpowiedzieć, bo takich duchownych i takich wiernych jest w posoborowym kościele cała masa. Ale proszę zobaczyć, tu widzimy jedną straszną rzecz. Nie dość, że jest to bardzo ciężki grzech, to jest jeszcze radość, która towarzyszy temu grzechowi. Także jeden i drugi, myślę, zasługuje na to, żebyśmy się za nich pomodlili, bo to, co zrobili, to jest ryzykowanie życia wiecznego, bo to się może bardzo źle dla obu skończyć. To jest ciężka obraza naszego Pana. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.